Witam w Fallout New Vegas. Jak widzicie, kontynuuję pogawędkę z tym. Harland się zwie. Wygląda, że inaczej niż pozostałe grupy z grupy. Mumbo Jumbo. Ma zawsze tak mówić. Zapewne. Anyway, I helped them out, and they kept me supplied with ammo and pleasant company. Ammo. Dobra, mogę ci pomóc? Huh. Well, you're polite. I'll give you that. If this was just between you and me, I'd do as you ask. But it's not. I had a friend with me when those mutant bastards came out of nowheres. She panicked and ran the wrong direction. Further into the basement. She's probably dead, but I ain't leaving until I know for sure. Spoko, loko. I'd have gone looking myself, except I wouldn't last a minute. You, on the other hand, seem pretty resourceful. Find my friend, and I'll get out of your way. Postaram się. Thanks. Let me know what you find out. Here's hoping. Dobra, dobra. Także proponuję rozejrzeć się jeszcze w tym miejscu. Oczywiście kolejny pręt zbrojeniowy i ojeju, a zauważyłem normalnie. Tu jest pełno pułapek, które można sobie porozbrać za... Kurka wodna, to potrzebuje 55, a ja mam... Szkoda, no. Pewnie ja mam 54 albo coś takiego. A nie, 51. Ojeju, szkoda, no to nie porozbrajemy sobie, no. Przynajmniej nie te. Pułapka na niedźwiedzie się nazywa, ciekawe. W Niki. O kurde, to mi... Aha, przez to, że mam tą zbroję metalową, to mi odbiera do tego. Cóż, trudno się mówi. Trudno się mówi i naprawia się pręty. Już mam dwa na fulla, to jest całkiem niezłe. Jeden pójdzie na sprzedaż. A ja mogę... A, bo dobra, będę używał tego pistoletu. Kurde, bo on jest naprawdę konkretnie silny. Ja pierdzie, dobry jestem. Dobra, rozejrzę się jeszcze tutaj. Tylko zapiszę. Ponieważ tutaj jest pełno... Tu jest pełno pułapek. W tym właśnie są takie miny. Zakamuflowane. Ale mogę... Ty kurde, uważaj, bo nie będziesz miała nogi i takie tam. W sumie to... Rób co chcesz. Twoje życie. To ja, że tak powiem, ja nie prosiłem, żebyś za mną szła. O, to było bardzo mądre. To była kara za moje głupie teksty przed chwilą. Mogę to wziąć? Mogę. Pełno, znaczy pełno, trochę amunicji, więc spoko w sumie. Nie biorę tego. No, a dalej wezmę trochę więcej tych min. Jeszcze. Będę miał sporo min, kurde, dobrze. Ja lubię miny, bo one się w pewnym momencie mogą mi przydać. Ja różne, że tak powiem, dziwne rzeczy robię z minami. O kurde, prawie wpadł. I tutaj jest... Kurde, uważaj ty, piękna mordo. Najpierw rozbroję te strzelby. Dobra. I teraz schowaj ten drucik. Czy tam linkę. Rozbrój drób zapalnika. I widzicie to? W sensie, czy można to kurde też rozbroić, bo to nie jest tak naprawdę terminal, to jest pułapka, bomba. Można to rozpoznać po tej antence. I amunicję. Nie, chyba nie da się tego rozbroić, tylko po prostu jak się na to wciśnie, to wtedy wybuchnie po jakimś czasie, więc proponuję tego nie dotykać. A, w sumie mogę sprawdzić, co się na górze nie ma. On tam tylko jest, nie? No to jest interkom. O kurde, to co ty tu robisz? A nie, to jest trup. What the? Co, on do mnie strzela? Dlaczego on stał się wrogim? Ja pierdzie, ty matole, no. Przecież ja tylko chciałem sprawdzić, co za matol. Ja pierdu. Nie, to nie. Okej. To też było mądre.
Bardzo, 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 bardzo mądre. Nie, aż, że tak powiem, nie jestem w stanie tego pogodzić się z tym. Ale dobrze są zakamuflowane te miny, nie? Chyba nie ma więcej. Co to jest? Co to tu robi? No dobra. Ciekawe jestem, ile mam tych min teraz. One są spoko na skorpiony na przykład, oraz jeszcze znalazłem inne zastosowanie tych min. 19. To jest całkiem spoko sprawa. Bo ja lubię te materiały wybuchowe w tej grze, aczkolwiek trzeba się trochę, no, przyzwyczaić, nauczyć z nich sensownie korzystać. Ja tak niezbyt umiem, ale... ale i tak je lubię. Dobra, tutaj jeszcze coś nie odkryłem. Czyli... żeby spróbować znaleźć tę jego przyjaciółkę. Tędy chyba. I teraz na północ. No, na stówę, dobra. Idu! Albo pooglądam siebie, bo dawno siebie nie patrzę. U kurde. Wypiękniałaś. No w sumie to nie cały czas tak samo wygląda. O, jesteś tu. Pam, pam, pom. Pam. Uuu, krytyczny. Ty skubany, on... ma problem, to mnie zaskoczyłeś. A ja wolę tak. Ciach, ciach, ciach. To ciekawe. Trafił te kile. Ale nic jej to nie może zrobić, bo tequila jest odporna na ogień. Jak prawdziwy, ognisty gekon. Klucz więzienny, podpalacz. Znowu pręt. A wezmę. Tylko, że kurde, coś teraz muszę wywalić. O, ja mam tego shotguna jeszcze, zapomniałem, przecież go kupiłem. Zaraz. Gdzie ten podpalacz? To jest warte... to jest takim sporo warte, to nie, to wezmę. Kurde. A, bo ja te baterie noszę, znaczy baterie. Jak to się nazywa? To się nazywa... gdzie to jest? A to, na samej górze. Wypad z mojego ekwipunku. O, wszystkie. Dobra, sprawdzę sobie wszystkie drzwi. Komputera to się nie spodziewałem, tylko że popsuty. Już chyba nie będzie potworu, więc mogę schować broń nawet. A, tu jest zejście. Zaraz, tamtą przyszedłem. A to tutaj jeszcze może coś będzie. A, drzwi. Dobra, pomieszczenie. Tu mam półeczki. Ale nic na nich nie ma pewnie. No jasne. Chyba, że jestem ślepy. Ja często przegapiam różne rzeczy, nawet trudno. Co to w ogóle jest? Kubek to się świeci, dobra. A, bo nie, a tutaj jest tak krota, więc nie da się spaść. Oj. Przez pół dnia mi ta melodia chodzi po głowie. No, nie umiem kurde nawet zagwizdać, bo nie mogę... jak sobie mam ten mikrofon przed ustami, to... mam problemy, nie wiem dlaczego. Czy jest tu coś ciekawego w ogóle? Oprócz trupa. To jest ta przyjaciółka, no. Misja wykonana. Ja wiem, że mnie lubisz, ale... nie polecam ci stać w drzwiach. Bo to się kiedyś źle dla ciebie skończy, po prostu. Nie będzie już... dnia dobroci dla zwierząt, po prostu. Będzie dzień...
Nie wiem z czym. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No, dobra, trzeba do tego Harolda wrócić, czy jak mu to było Haralda, jakieś tam Heralda. Food. Tędy? Nie. Jak tam? Trzymasz ten tempo? Dobra. Did you find my friend? Tak. I see. Well, spare me the details. Damn it. I'm gonna miss that crooked yellow smile. All right. You did your part, so I'll do mine. Look around up here if you want. I'm gonna make a break for topside. Dobra, won mi stamtąd. Teraz w końcu będę mógł tam sobie wyjść i nie będzie na mnie szczerać. Po prostu... Naprawdę jestem strasznie z tego powodu szczęśliwy. O, komputery. Cóż to? Pomyłka w dostawie. A, bo jeszcze jest Robko, to jest ta druga firma. To Robko robiła roboty na pewno, ale Repcon też chyba robił roboty, tak mi się wydaje. Jeszcze było Poseidon, to jest trzecia. Poseidon to... Najbardziej, to właśnie chyba najbardziej zaawansowane technologicznie rzeczy z tego, z tych wszystkich robili, ale nie jestem pewien. Co? Co to było? No nie, czy... Dobra. Pierdzielę. No, nie da się. Nie da rady. Co to w ogóle coś ciekawego jest? Teoretycznie. Uuu, amunicja. Przynajmniej tyle. Zawsze warto. Oj, jak mi się jeszcze odbija, nie wierzę w to. Nie przejdę tam. Nie, przejdę. Przejdę, przejdę. Tu i tak pewnie nic nie ma. A, dobra. Nie ma jakiegoś bonusu. Mogłoby coś tu ukryć, jakiś... Dla wścibskich, no nie ma, to nie ma. Skąd ty się tu wzięłaś? Dobra, zostało tylko jedno miejsce. Gdzie można iść? Tu, w piwnicy. Tędy. Otwieram drzwi i co widzę? Widzę znowu niebieską mordę. I ja wiem, że jak podejdę, to mnie zaatakuje, więc po prostu wykorzystam to i mu strzelę w... nos. Widzisz mnie, człowieku? Znaczy, widzisz mnie, mutancie? Ojejku, zerwałem. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie mogę... Co za niesprawiedliwość? O, dziękuję. Aha, w sumie głupie. Trzeba było z niego strzelić, żeby był widoczny, tak? Dobra, dostaniesz w papę. Kurde, nie dostanie tak bardzo, jak myślałem. W międzyczasie prawdopodobnie znokauduję moją jaszczurkę. Oj. Kurde, uwidocznij się, no. Uwidocznij się. Znacznie twardziel, bo to jest... No, no i już po jaszczurce. A! Dostałeś w oko i teraz... Tak to się robi normalnie w... W południowej Polsce. Ciach. Kurde, kolejny sporo... A to tego będę używał, a posprzedaję te... No... Gdzie to mam? Te pręty jakieś tam. Bo to jest jeszcze lepsze, tylko to jest jedno i nie wiem czy... Nie wiem, kurde, jak to będę naprawiał, ale dobra. Zrobię sobie tutaj przerwę. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. New Vegas.